Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie przy naszej 30. już aukcji. Będzie to aukcja wyjątkowa, ponieważ będzie to aukcja premium. Jak sami wiecie, dzisiaj głównie widzimy aukcje kilkutysięczne, kilkudniowe. Natomiast nasza jesienna aukcja, jak co roku, czyli rozpoczynając od 2010 roku, wyróżnia ją to, że trwa jeden dzień i sprzedajemy na niej najrzadsze, najciekawsze numizmaty, przedmioty związane z historią polską, gdzie stawiamy tylko na jedną rzecz, czyli na jakość i na rzadkość. Tym razem również wybraliśmy 819 walorów, których same ceny startowe to już prawie 5 milionów złotych, więc mamy jeden dzień, 819 przedmiotów, ale jakich? Licytacja rozpoczyna się za 21 dni, czyli mamy 25 września, hotel Raffles z Warszawa. Będzie to wyjątkowe wydarzenie z kilku aspektów. Głównym aspektem będzie to, że będzie to pierwsza aukcja popandemiczna, czyli zapraszamy do hotelu Raffles Europejski, gdzie zaczynamy od 9 rano. Wszystkich zainteresowanych. Jest to znakomita sposobność, aby spotkać się ze wszystkimi numizmatykami, kolegami po fachu i oczywiście nami, osobami, które prowadzą licytację. Zapewnimy, że będą to duże emocje, czyli będę pewnie klaskał, machał młotkiem, uderzał, komentował, będzie na pewno zabawnie, więc serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Wybrałem pewną monetę, którą chciałbym Wam pokazać, ponieważ jest to, uważam, że to jest najrzadsza moneta tego roku, która zostanie wystawiona na aukcji. Jest to pozycja 10 dukatów 1614 rok z mennicy Bydgoszcz Zygmunta III Wazy. Jest to pozycja u nas na stronie 190. Zapraszamy serdecznie na aukcja.monet.pl, ponieważ tam możecie zobaczyć cały katalog online i mamy pozycję 190. Pozycja 190. Rozpoczynamy ją od 400 tysięcy złotych. Jest to jedyny egzemplarz dostępny na rynku. Może przejrzymy historię monety. Ponieważ moneta pierwszy raz pojawiła się w handlu w 2000 roku w katalogu w kolekcji najsłynniejszej polskiej, czyli Karolkiewicza. Moneta wtedy była wystawiona za 13,5 tysiąca dolarów. Estymacja była taka. Sprzedała się za 9,5 tysiąca dolarów. W 2000 roku była to niebagatelnie duża kwota. Następnie ten egzemplarz zniknął z rynku, aby pojawić się 8 lat później na najsłynniejszej aukcji drugiej po Karolkiewiczu, czyli kolekcji Belsbergów, którzy dołożyli kilka swoich wcześniej niesprzedawanych monet na Karolkiewiczu i powstała znakomita kolekcja Alicji Sida Belsberga, która była sprzedawana w 2008 roku w Ameryce. I wtedy ta sama moneta, 8 lat później, czyli mamy 2000 rok, 9,5 tysiąca dolarów, a 8 lat później już ta sama moneta osiągnęła 86 tysięcy dolarów, czyli na tamte czasy ogromna kwota, super cena, w przeliczeniu na dzisiejszym kursie to jest jakieś 300 tysięcy, 320 tysięcy złotych. Dzisiaj tą samą monetę rozpoczynamy od 400 tysięcy złotych. Tak jak wspomniałem, jest to jedyny egzemplarz na rynku. Katalogi, czyli mamy katalog Dudkowskiego na złoto Wazów, czy czasów dynastii Wazów, kolekcja Stecki i Potocki. Oba egzemplarze zaginione. Mamy tylko nasz egzemplarz w katalogu. Zdjęcie również znajduje się we wszystkich dostępnych katalogach, czyli mamy katalog Marka Krajewskiego, katalog na złoto Wazów oraz oczywiście wszystkie Belsbergi i Karolkiewicze. To jest ten jeden egzemplarz. Czyli mamy pozycję 70, rzadkość R8. Kopicki daje tej monecie R gwiazdkę. W ogóle ciekawostka, ponieważ przez te tyle lat sprzedaży tych najrzadszych monet będzie to zaledwie druga bądź trzecia moneta z gwiazdką, którą będziemy sprzedawać. Więc to jest jedyna szansa, aby uzupełnić monetę o kolekcję o tak rzadką monetę. Spójrzcie sami, jak wygląda na żywo, jak prezentuje się i jak wspaniale zachowany jest i jak dostojnie wygląda królewski portret Zygmunta III. Pół Portugał koronny, czyli 10 dukatów, równa się 35 gram 17-wiecznego złota. Czyli mamy 1614 rok, mennicę Bydgoszcz, jest to jedyny znany egzemplarz na rynku. Zwróćcie uwagę, jak pięknie prezentuje się ta moneta, jak wspaniale zachowany jest połysk menniczy.
Sama moneta w ręku wygląda już zniewalająco. Jest to jednak 10 dukatów, czyli 35 gramów. Moneta całkowicie inaczej. To tak jakbyś po prostu talar w złocie. Macie 35 gramów XVII-wiecznego złota. Warto zwrócić tu uwagę, że król występuje nietypowo, czyli nie ma korony. Po piersie króla w prawo z odkrytą głową. Król wygląda tutaj bardziej, znaczy nieoficjalnie, bardziej jakby wybierał się na jakiś bal, ponieważ ma w zbroi dekorowanej rozetami, w krezie z szarfą dowódcy. Piękne przedstawienie w ogóle tutaj Zygmunta III w wazę, dość nietypowo, bo przeważnie widzimy go w koronie na mniejszych dukatach bądź większych. Półportugały i Portugały były wybijane głównie ku czci właśnie samego władcy, jak sama ordynacja mówiła. Według zwyczaju przyjętego we wszystkich mennicach, sztuki złote wagi 5 i 10 dukatów, które ku czci jej królewskiej mości z jego popiersiem celem rozdania w podarunku są bite. Czyli jak widzicie, te monety były bite ku czci króla, były rozdawane, dlatego bardzo często widzimy, tutaj akurat nie ma, pięknie zachowany egzemplarz, ślad po uchu i taka moneta była noszona w formie naszyjnika, żeby po prostu pokazać innym, że my otrzymaliśmy taką monetę od króla. Były bite stemplami talarów, czyli taka sama moneta występuje w srebrze. To też jest duża rzadkość i duża ciekawostka w srebrze. My taką monetę mieliśmy w srebrze, ekstremalnie rzadka moneta. Ale wróćmy do samej monety. Moneta, tak jak wcześniej powiedziałem, moneta z kolekcji Karolkiewicza, następnie Belsbergów, czyli po 21 latach, można powiedzieć, wraca do nas na aukcję. 21 lat na rynku i tylko ten jeden egzemplarz, który się pojawia na trzeciej aukcji. Pięknie zachowany połysk meniczy, trochę delikatnie wytarte detale, ale moneta prezentuje się zjawiskowo. Więc i warto zwrócić oczywiście tutaj, że oryginalna karteczka z 2000 roku Karolkiewicza, czyli mamy kolekcję Karolkiewicza, 2000 rok, December, czyli grudzień, 5-6 grudnia 2000 roku. Taka karteczka potrafi zwiększyć przy małych monetach wartość o 30-50%. Przy dużych monetach jest to wzrost wartości o jakieś 10-15%, dlatego że mamy prowenencję. Po angielsku jest to bardzo zabawne. Dla nas to jest pedigree, czyli po prostu pochodzenie monety. Mamy pedigree, że ona pochodzi właśnie od Karolkiewicza i z tej znakomitej kolekcji. Moneta nienotowana w największej kolekcji monet polskich, królewskich, czyli w Muzeum Narodowym w Krakowie u Czapskiego. Czyli zobaczcie, że moneta tak rzadka, a Czapski wtedy miał, można powiedzieć, nieograniczone fundusze, nie mógł jej nabyć, nie mógł jej zdobyć. Jest to dlatego, uważam, dzisiaj i w tym roku jest to najrzadsza moneta na 2021 rok. My zaczynamy ją od 400 tysięcy złotych, pozycja 190. Dokładne zdjęcia możecie zobaczyć na stronie. My na filmie pokazaliśmy, jak się wygląda, jak ona prezentuje się na żywo. Zapraszam oczywiście też do obejrzenia monety na żywo w firmie po wcześniejszym umówieniu się. Dlaczego warto? Dlatego, że cykl monety mniej więcej jest określany na 20-30 lat, więc jeżeli ta moneta wejdzie teraz w jakąś kolekcję, może pojawić się następnym razem w 2040-2050 roku. Tak mniej więcej wygląda cykl monet. Tak jak wcześniej wspomniałem, na aukcji wystawiliśmy 819 przedmiotów. Są to monety od monet antycznych po średniowiecze, od Zygmunta Starego do Stanisława Augusta Poniatowskiego, potem przechodzimy XIX wiek oczywiście. Monet jest bardzo dużo, bardzo ciekawych. Postaram się pokazać na filmie te najciekawsze, abyście mieli możliwość też posłuchania o nich. Nie uda mi się nagrać o każdej monecie, chociaż tutaj naprawdę powinienem nagrać chyba ze 150 filmów, tak jak nagraliśmy tutaj do pokazania, jak wyglądają na żywo. Natomiast tego nie uda mi się zrobić, ponieważ jeszcze przygotowywaliśmy równolegle aukcję 31, która będzie już następnego dnia, czyli mamy aukcję premium w sobotę 25 września i już następnego dnia w niedzielę i poniedziałek będzie trwała aukcja 31, gdzie będzie 1630 przedmiotów, również z całego świata. Będą monety prostsze, gdzie ceny wahają się od 20 do 7 tysięcy złotych. Tutaj średnia cena na aukcji premium to ponad 10 tysięcy złotych, szacunkowa, więc jest czym wybierać dla tego kolekcjonera zaawansowanego, jak również oczywiście dla początkujących, którzy postawili bardzo, bardzo wysoko poprzeczkę.
Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich na licytację już 25 września do hotelu Raffles. Będzie to aukcja premium, tylko 819 przedmiotów. Następnego dnia zaczynamy aukcję 31, dwudniową, internetową. Wracamy do monety. 400 tysięcy złotych. Wiele osób zadaje mi pytanie, ile powinna ona kosztować, ile będzie kosztować. Słuchajcie, gdyby taka moneta była amerykańska, bądź chińska, bądź nawet w Wielkiej Brytanii, tak jak ostatnia moneta, która była znana w kilku egzemplarzach, sprzedała się za ponad 2,5 miliona dolarów. Ta moneta, my startujemy ją od 400 tysięcy złotych, czyli macie niecałe 100 tysięcy euro, można powiedzieć troszkę więcej niż 100 tysięcy dolarów. Ta moneta podobnej rzadkości 10 dukatówkę ryską sprzedaliśmy za ponad 800 tysięcy złotych. Tę monetę rozpoczynamy od 400 tysięcy złotych szacunkowe, między 500 a 700 tysięcy złotych. Licytacja już 25 września, zaczynamy od 9, hotel Raffles Warszawa. Do zobaczenia i zapraszam na aukcjamonet.pl, tam sprawdzicie pełną ofertę i zapraszam do subskrypcji naszego kanału, ponieważ za chwilę będą kolejne filmy. Do zobaczenia!